Gdyby nie muzyka, to jaki byłby twój plan B? Gdyby nie muzyka? Napisałem tam w tej notce, w odpowiedziach na pytania, że gdyby nie muzyka, ja sobie zupełnie nie wyobrażam takiego scenariusza, zupełnie, bo po prostu ja z muzyką żyję na każdym kroku, ja ze słuchawkami się nie rozstaję. I to wiedzą wszyscy moi znajomi, że wbijam nawet na domówkę, jak mam dojechać 20 minut, chociażby, wiesz, komunikacją miejską, no to po prostu muszę mieć słuchawki. Nie? Muszę mieć zawsze ze sobą słuchawki i bez muzyki zupełnie nie wyobrażam sobie innego scenariusza, jakby się to miało potoczyć. A gdybyś mógł spędzić godzinę z dowolną osobą na świecie, to kto by to był? O kurczę. No na to pytanie nie byłem gotowy. Gdybym mógł spędzić godzinę, ale to muszą być żyjące osoby? Nie, już jakby nie cała być. Gama wszystkich osób, które kiedykolwiek się na Ziemi pojawiły. No to wiesz co, na myśl mi przychodzi, kto mi przychodzi na myśl? No na pewno chciałbym pogadać z którymś ze swoich idoli, chociaż mam ich wiele, ale chętnie bym zamienił słowo, jeśli można nieżyjących podawać, to zamieniłbym słowo z Biggiem Smallsem. I jakie byłoby pierwsze pytanie, które byś mu zadał? Shit! No nie, no ciężkie są te pytania, strasznie, ale okej, spróbujemy. Pierwsze pytanie, jakie bym mu zadał? Wiem. O, za blisko. Wiem, zapytałbym o beef z Pakiem. Jak on został w ogóle zainicjowany? Zawsze mnie to ciekawiło, czy to rzeczywiście napędziły tak tylko media, czy to był prawdziwy konflikt między nimi. A jaki był pierwszy rapowy numer, którym się zajarałeś? O, to jest akurat bardzo proste pytanie. Ja ogólnie dosyć późno, jeśli mam przyznać, zajerałem się rapem. Znaczy późno, no ja byłem wtedy w gimnazjum, także to nie jest w sumie tak późno. Ale zajerałem się numerem Ostrego, sam to nazwij, to jest ten numer. To od tego się zaczęło i zacząłem to tak katować i później to weszło na następne po prostu levele. Jaki jest twój ukryty talent, umiejętność, o której ludzie nie wiedzą? Mój ukryty talent? Umiem moonwalk i taniec robota. I tyle. Nic więcej nie umiem. A jak cofniesz się na przykład do lat szkolnych, to koszulkę jakiego piłkarza wkładałeś na WF? Ronaldinho. Tylko i wyłącznie. A możesz na miesiąc wyjechać do dowolnego miejsca na świecie. Gdzie jedziesz? Toronto. I pierwsza rzecz, którą tam robisz, to? Pierwsza rzecz, jaką tam robię, no powiedziałbym, że poszedłbym na koncert jakiś taki, fajnie jakby był duży festiwal w Toronto, moich wszystkich idoli, no po prostu ludzi, których słucham z Toronto, których mam w playliście. Chętnie bym poszedł na takie wydarzenie w samym Toronto i poczuć ten vibe całkowicie. No to na koniec ostatnie pytanie, ulubiona płyta ubiegłego roku? Ulubiona płyta ubiegłego roku? No to jest właśnie Imperial, jeśli to wyszło w tamtym roku. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie Imperial Denzela Carego. To jest moje top 1. Okej, dobra. Dzięki wielkie.